Rozdział 8. Wzrastanie w Chrystusa. Odmiana serca, przez którą stajemy się dziećmi Bożymi, została nazwana w Biblii narodzeniem. Ponadto jest ona przyrównana do kiełkowania dobrego nasienia zasianego przez gospodarza. W podobny sposób ci, którzy dopiero co nawrócili się do Chrystusa, są jako nowonarodzone niemowlęta aby wzrastali ku pełni mężów i kobiet w Chrystusie Jezusie z pierwszego listu Piotra i z listu do Efezjan Zaś na podobieństwo dobrego nasienia zasianego na polu mają wzrastać i wydawać owoc Izajasz powiada że będą nazwani terebintami sprawiedliwości Szczepem pańskim, aby był uwielbiony z księgi Izajasza. W ten sposób zostały naszkicowane ilustracje z życia natury, aby pomóc nam lepiej zrozumieć tajemnicze prawdy duchowego życia. Cała mądrość i umiejętność ludzka nie są w stanie wytworzyć życia w najmniejszym obiekcie natury. Jedynie dzięki życiu, którego udziela sam Bóg, mogą istnieć zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Tak samo jedynie dzięki życiu od Boga zrodzone zostaje w sercach ludzkich życie duchowe. Jeśli kto nie zostanie zrodzony z góry, nie może stać się uczestnikiem życia, które Chrystus przyszedł darować. z Ewangelii Jana jak z życiem, tak jest ze wzrostem. To właśnie Bóg jest tym, który doprowadza pączki do rozkwitu, a kwiaty do owocowania. To właśnie za sprawą Jego mocy rozwija się nasienie najpierw trawa, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. Z Ewangelii Marka. Prorok Ozeasz powiedział o Izraelu, że rozkwitnie jak lilia, ożyją jak zboże i rozkwitną jak krzew winny z księgi Ozaasza. Z kolei Jezus wzywa nas, abyśmy przypatrzyli się liliom, jak rosną z ewangelii Łukasza. Rośliny i kwiaty nie rosną dzięki własnej opiece, trosce czy też wysiłkom lecz przyjmując to, co dostarczył Bóg, aby służyło ich życiu. Dziecko nie jest w stanie dodać do swojego wzrostu żadnymi własnymi staraniami albo siłami. Również i ty nie jesteś w stanie zapewnić sobie duchowego wzrostu staraniem albo własnym wysiłkiem. Roślina, jak dziecko, wzrasta, otrzymując ze swojego otoczenia to, co służy jej życiu powietrze, światło słoneczne oraz pokarma. Czym te dary natury są dla zwierząt i roślin, tym Chrystus jest dla tych, którzy mu ufają. On jest ich wieczną światłością, słońcem i tarczą, z księgi Izajasza i z księgi Psalmów. Będzie dla Izraela jak rosa. Stąpi jak deszcz na skoszoną trawę, z księgi Ozeasza i z psalmów. On jest żywą wodą, chlebem Bożym, który wstępuje z nieba i daje światu życie, z Ewangelii Jana. W niezrównanym darze swego Syna Bóg otoczył cały świat atmosferą łaski tak realną jak powietrze, które krąży dookoła globu. Wszyscy, którzy wybiorą oddychanie tą życiodajną atmosferą, będą żyli i wzrastali ku pełni mężów i kobiet w Chrystusie Jezusie. Jak kwiat zwraca się ku słońcu, aby jasne promienie mogły wesprzeć doskonalenie jego pięknej symetrii, tak również my powinniśmy zwrócić się ku słońcu sprawiedliwości. Aby mogło nas oświecać światło niebios, aby nasz charakter mógł się rozwinąć na podobieństwo Chrystusa. Jezus uczył tej samej rzeczy, gdy mówił: Trwajcie we mnie, a ja w Was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i Wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Beze mnie nic nie możecie uczynić, z Ewangelii Jana. Jesteś tak samo zależny od Chrystusa, aby żyć świętym życiem, jak latorość uzależniona jest od pnia matecznego, aby rosła i owocowała. Bez niego nie posiadasz życia. Nie masz mocy do opierania się pokusie, ani wzrastania własnej i świętości. Trwając w Nim, możesz bujnie wzrastać. Czerpiąc z Niego życie, nie uschniesz, ani nie będziesz pozbawiony owoców. Staniesz się jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Wielu ludziom wydaje się, że muszą wykonać jakąś część tego dzieła sami. Zaufali Chrystusowi co do odpuszczenia grzechu, ale potem usiłują żyć w prawości przy pomocy własnych wysiłków. Jednak każdy taki wysiłek musi zawieść. Jezus powiedział: beze mnie nic nie możecie uczynić. Nasz wzrost w łasce, radość, użyteczność wszystko zależy od naszej jedności. Z Chrystusem. To właśnie przez codzienną, trwającą z godziny na godzinę łączność, przez trwanie w Nim, mamy wzrastać w łasce. On jest nie tylko twórcą, lecz również dokończycielem naszej wiary. Chrystus jest pierwszym i ostatnim na zawsze. Ma być z nami nie tylko na początku i końcu naszego biegu. Lecz na każdym kroku tej drogi Dawid powiedział: Stawiam Pana zawsze przed oczami, skoro on jest po mojej prawicy, nie zachwieje się z księgi psalmów. Czy pytasz, jak mam trwać w Chrystusie? W ten sam sposób, w jaki przyjąłeś go na początku, jak więc Przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie. Sprawiedliwy będzie żył z wiary. Z listu do kolosan i z listu do hebrajczyków. Oddałeś siebie Bogu, aby całkowicie należeć do Niego, aby Mu służyć oraz okazywać posłuszeństwo i obrałeś Chrystusa za swojego Zbawiciela. Sam nie byłeś w stanie dokonać pojednania za Twoje grzechy, ani też odmienić serca. Lecz oddawszy siebie Bogu, wierzysz, że przez wzgląd na Chrystusa On uczynił to wszystko dla Ciebie. Przez wiarę stałeś się należącym do Chrystusa i przez wiarę masz w Nim wzrastać za sprawą dawania i przyjmowania. Masz dawać wszystko, Twoje serce, wolę, służbę, dawać Mu siebie w celu okazywania posłuszeństwa Jego wszystkim wymaganiom. I musisz przyjmować wszystko, Chrystusa, pełnie wszelkiego błogosławieństwa, aby trwał w Twoim sercu, aby był Twoją siłą, Twoją sprawiedliwością, Twoim nieustannym pomocnikiem. W celu udzielania Ci mocy do okazywania posłuszeństwa. Poświęć się Bogu w poranku. Uczyń to pierwszym zadaniem. Niech Twoją modlitwą będzie, weź mnie, O Panie, jako całkowicie należącego do Ciebie. Składam wszystkie moje plany u Twoich stóp. Użyj mnie dzisiaj w Twojej służbie. Pozostań ze mną i pozwól, aby wszelkie moje działanie było dokonane w Tobie. Chodzi o każdy dzień. Poświęcaj się Bogu każdego poranka na tenże dzień. Poddaj Mu wszelkie plany, aby zostały wykonane względnie porzucone według wskazania Jego opatrzności. W ten sposób możesz dzień po dniu Oddawać swoje życie w ręce Boże i tak będzie ono coraz bardziej kształtowane na wzór życia Chrystusa. Życie w Chrystusie jest życiem pokoju. Może nie ma w nim ekstazy uczuć, lecz powinna istnieć trwała, spokojna ufność. Twoja nadzieja nie tkwi w Tobie. Jest ona pokładana w Chrystusie. Twoja słabość zostaje połączona z Jego siłą, twoja niewiedza z Jego mądrością, twoja bezsilność z Jego trwającą mocą. Tak więc nie masz spoglądać na siebie, pozwalać umysłowi, aby zajmował się własnym ja, lecz spoglądać na Chrystusa. Niech umysł zastanawia się nad jego miłością, pięknem, doskonałością jego charakteru. Chrystus w swoim samozaparciu, w swoim upokorzeniu, w swojej czystości i świętości, w swojej niezrównanej miłości oto temat do rozważań. To właśnie przez miłowanie go, naśladowanie go oraz całkowite spoleganie na nim Masz zostać przemieniony na Jego podobieństwo. Jezus powiedział Trwajcie we mnie. Te słowa wyrażają myśl o odpocznieniu, trwałości oraz zaufaniu. Ponadto zaprasza On Przyjdźcie do mnie, a ja Wam dam odpocznienie z Ewangelii Mateusza. Słowa psalmisty wyrażają tę samą myśl: Poddaj się panu i oczekuj go. Natomiast Izajasz udziela zapewnienia: W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc, z księgi psalmów i z księgi Izajasza. To odpocznienie nie bywa odnajdywane w bezczynności, gdyż w zaproszeniu Zbawiciela obietnica odpocznienia. Jest połączona z wezwaniem do pracy. Weźcie na siebie moje jarzmo, a znajdziecie odpocznienie. Z Ewangelii Mateusza: Serce, które najzupełniej spoczywa w Chrystusie, będzie najgorliwsze i najbardziej aktywne w pracy dla Niego. Kiedy umysł zajmuje się własnym ja, jest odwrócony od Chrystusa. Źródła siły i życia. Dlatego stanowi to nieustanny wysiłek szatana, aby utrzymać uwagę odwróconą od Zbawiciela i w ten sposób nie dopuścić do jedności oraz łączności duszy z Chrystusem. Przyjemności świata, troski, kłopoty oraz smutki życia, błędy innych, czy też Twoje własne błędy i wady. Na niektóre, względnie wszystkie z nich, będzie on usiłował skierować uwagę. Nie bądź wprowadzony w błąd jego wymysłami. Wiele osób, które są naprawdę sumienne i pragną żyć dla Boga, zbyt często sprowadza szatan do zastanawiania się nad własnymi błędami oraz słabościami i w ten sposób odłączając ich od Chrystusa ma nadzieję na odniesienie zwycięstwa. Nie powinniśmy skupiać się na własnym ja, oraz ulegać obawom i lękom, czy będziemy zbawieni. To wszystko odwraca duszę od źródła naszej siły. Powiesz zachowanie twojej duszy Bogu i ufaj Mu, rozmawiaj i myśl o Jezusie. Niech własne ja zaginie w nim. Odsuń wszelką wątpliwość. Porzuć swoje obawy. Powiedz wraz z Apostołem Pawłem: Żyje zaś już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Moje obecne życie w ciele jest życiem w wierze syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Z listu do Galatów. Odpocznij w Bogu. On jest w stanie zachować to, co mu powierzyłeś. Jeśli pozostawisz siebie w jego rękach, On przyniesie ci więcej niż zwycięstwo, poprzez tego, który cię umiłował. Kiedy Chrystus przyjął ludzką naturę, związał z sobą człowieczeństwo więzią miłości, która nigdy nie może być zerwana żadną mocą. Chyba że z wyboru samego człowieka. Szatan będzie nieustannie przedstawiał ponęty, aby nas nakłonić do zerwania tej więzi, do wybrania odłączenia się od Chrystusa. Tutaj właśnie potrzeba, abyśmy czuwali, walczyli i modlili się, aby nic nie mogło nas zwabić do wybrania innego mistrza. Bowiem Zawsze mamy swobodę, aby to uczynić. Dlatego utrzymajmy wzrok skupiony na Chrystusie, a On nas zachowa. Patrząc na Jezusa, jesteśmy bezpieczni. Nic nie jest w stanie wydrzeć nas z Jego ręki. Patrząc nieustannie na Niego, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana. Z drugiego listu do Koryntian. W taki właśnie sposób pierwsi uczniowie osiągali podobieństwo do drogiego Zbawiciela. Gdy ci uczniowie słyszeli słowa Jezusa, odczuwali potrzebę posiadania go, szukali, odnaleźli i naśladowali go. Byli z nim w domu, przy stole, na osobności, w polu. Byli z nim, jak uczniowie z nauczycielem codziennie przyjmując z jego ust lekcje świętej prawdy spoglądali na niego jak słudzy na mistrza aby nauczyć się swojego obowiązku uczniowie ci podlegali tym samym doświadczeniom co my z listu Jakuba musieli odbyć tę samą walkę z grzechem potrzebowali tej samej łaski aby żyć świętym życiem. Nawet Jan umiłowany uczeń, ten, który najpełniej odzwierciedlał podobieństwo Zbawiciela, nie posiadał z natury owego uroku charakteru. Był on nie tylko pewny siebie oraz żądny chwały, lecz również porywczy i urażony, doznając krzywdę. Jednak gdy był mu ukazany charakter onego boskiego, ujrzał swój własny niedostatek i przez to poznanie został upokorzony. Siła i cierpliwość, moc i łagodność, majestat i cichość, które widział w codziennym życiu Syna Bożego, napełniły Jego duszę zachwytem oraz miłością. Jego serce było dzień po dniu pociągane ku Chrystusowi, Aż w miłości do swego mistrza stracił z oczu własne ja. Jego skłonne do uraz wyniosłe usposobienie zostało poddane nadającej kształt mocy Chrystusa. Odradzający wpływ Ducha Świętego odnowił Jego serce. Moc miłości Chrystusowej dokonała przemiany charakteru. To jest pewny skutek jedności z Jezusem Gdy Chrystus pozostaje w sercu przemieniona zostaje cała natura Duch Chrystusa jego miłość zmiękcza serce podporządkowuje sobie duszę i podnosi myśli oraz pragnienia ku Bogu i niebu Gdy Chrystus wstąpił do nieba poczucie jego obecności w dalszym ciągu towarzyszyło jego naśladowcom. Była to osobista obecność, pełna miłości i światłości. Jezus, zbawca, który chodził, rozmawiał i modlił się razem z nimi, który wypowiadał do ich serc słowa nadziei oraz pocieszenia, został wzięty od nich do nieba, podczas gdy na ustach miał jeszcze poselstwo pokoju. Gdy przyjął go obłok aniołów, dochodziło do nich brzmienie jego głosu. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata, z Ewangelii Mateusza. Wstąpił do nieba w ludzkiej postaci. Wiedzieli, że znajdował się przed tronem Bożym, będąc w dalszym ciągu ich przyjacielem i zbawcą. I że jego współczucie nie uległo zmianie, że był w dalszym ciągu utożsamiany z cierpiącą ludzkością. Przedstawiał przed Bogiem zasługi swojej własnej cennej krwi, ukazując zranione dłonie i stopy na pamiątkę ceny, którą zapłacił za swych odkupionych. Wiedzieli, że wstąpił do nieba, aby przygotować dla nich miejsca. I że przyjdzie znowu, aby wziąć ich do siebie. Gdy po wstąpieniu spotkali się razem, bardzo pragnęli przedstawić swoje prośby ojcu w imieniu Jezusa. W uroczystym przejęciu skłonili się w modlitwie, powtarzając zapewnienie: O cokolwiek poprosicie ojca w mojej imię, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. Z Ewangelii Jana. Coraz wyżej wyciągali rękę wiary z potężnym argumentem. Jezus Chrystus, który umarł, więcej z martwych wstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Z listu do Rzymian. Pięćdziesiątnica przyniosła im obecność pocieszyciela, o którym Chrystus powiedział, że będzie w Was. Powiedział jeszcze: Lepiej dla Was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do Was nie przyjdzie. Natomiast, jeśli odejdę, poślę Go do Was z Ewangelii Jana. Odtąd Chrystus miał poprzez ducha nieustannie trwać w sercach swych dzieci. Ich jedność z Nim była ściślejsza niż wtedy, gdy był z Nimi osobiście. Światłość, miłość i moc mieszkającego wewnątrz Chrystusa jaśniała przez nich, tak że ludzie widząc, dziwili się. Rozpoznali również, że byli z Jezusem z księgi Dziejów. Obecnie Chrystus pragnie być dla swych dzieci wszystkim, czym był dla uczniów, gdyż w owej ostatniej modlitwie ze zgromadzoną wokół siebie małą grupką uczniów powiedział nie tylko za Nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, z Ewangelii Jana. Jezus modlił się za nas i prosił, abyśmy mogli być z Nim jedno. Tak jak On jest jedno z Ojcem. Jakaż to jedność? Zbawiciel powiedział o sobie: Syn nie może nic czynić samo od siebie. Ojciec, który mieszka we mnie, On dokonuje dzieł, z Ewangelii Jana. Skoro więc Chrystus mieszka w naszych sercach, będzie sprawował w nas chęć i wykonanie, Według swego upodobania. Z listu do Filipian. Będziemy pracować tak jak On pracował. Będziemy manifestowali tego samego Ducha. I właśnie w ten sposób, miłując Go i trwając w Nim, będziemy wzrastali we wszystkim w Tego, który jest głową, w Chrystusa. Z listu do Efezjan.